Jojo, cześć Simon, cześć, veni vidi Da Vinci. Sup kebabika sobie zamówiłem do obiadu. Nice, gratki, to znaczy gratki. Cieszę się twoim szczęściem, my kebaborka z hadygą. Wczoraj, nie, przedwczoraj żeliśmy, wysłałem ci jedno zdjęcie. Ale jedno tylko, bo drugiego nie miałem. Mogę ci zaraz wysłać tego... O, jak się nazywa? Curry zrobiłem wczoraj, więc mam świeże zdjęcia curry. Cześć! Jak tam licznik pączków? Jeszcze nie zeżarłem żadnego pączełka, bo nie byłem w sklepie, ale na wszelki wielki, jakby ktoś chciał troszkę bardziej dietetycznie, to kupiłem lody o smaku ciasteczek z karmelem chyba? O Boże, zapomniałem, że 2 godziny temu zaczęłam gotować jajko. Luna Queen, możemy śmiało uznać, że jest na twardo. Przepraszam. Ja już 3 godziny, ja jeszcze w pracy. A, serduszka dla Somatotropina, jesteś osą, już ci daję cału... Przepraszam, masz całuskę ode mnie. Przed chwilą dawałem całuski Grażynce i mi zostało we łbie. To była ostatnia rzecz, którą robiłem przed streamem do Grażynki. Tu jest Grażynka, tu. Grażynka, chodź. Chodź, chodź, kamera, pokaż Grażynkę. O tak, chodź. No daj całuski. Więc somatotropina, przykro mi, w czółko poszło, masz, nie? Musisz z tym się nauczyć żyć. Włączmy troszkę więcej światła. Ten kot bardzo wymownie w tym momencie na mnie patrzy i... Kocie futro w nosie. A ja cię dodam do listy wspierającej wizu, nie rozdawaj ludziom traumy. Simon, co myślisz, że tobie dałem to starczy? Nie ma tak dobrze! Nie będziesz wyjątkowy. To wychodzi trochę za długie, więc zróbmy to jednak tak. Graszku, ja bym cię tutaj zostawił z nimi na momencik i poszedł po herbatkę z mleczkiem, bo mi się kończy herbatka. Miałem na liczniku jeszcze pójść, ale Simon zaczął pisać, więc ten. Słyszałeś o współpracy Epic Disney? Tak jest na dzisiejszym odcinku. 1,5 miliarda wpakowali w Fortnite'a. Praktycznie, nie tylko Fortnite'a, no ale kosmos, nie, więc. Pączki ja nie znam, ja tort robię. Jume! ja was zostawiam na chwilę z Foką i z Lisem i za momencik będę z herbatką z mleczkiem, bo herbatka z mleczkiem dobra jest. Mam wrażenie, że mi się monitor przekrzywił, inaczej kamera łapie Lisa. Bardzo to możliwe jest. Daj liznąć polewę. Simon od razu ten. Tort o smaku pączka. Tort z pączków. Widziałem. Momencik. Żebyście widzieli moją mimikę, to jeszcze dam na sekundę ten. Widziałem dzisiaj filmik o gościu, który robił coś a la tort. To chyba był jakiś. Czy tarta owocowa, coś takiego, ale zamiast ciasta na dole używał ciasta i zrobionych, ale tak na cienko pokrojonych, ale jeszcze nie upieczonych cinnamon rollsów. Czyli było z krążków takich pospychanych ze sobą, do środka były owoce i tak dalej i założone ten, więc jak to urosło, to wyglądało jak cinnamon rollsy. Po rozłączeniu ze środka wypływały te owoce, mango, jabłka i było takie... Nienawidzę tego człowieka. Dopóki nie miałem tego obrazu mentalnego w głowie, żyłem szczęśliwy. Teraz jak to zobaczyłem, to chcę. Chcę! Wczoraj Jume dobiliśmy torcik, to znaczy torcik czacho, które tam piekliśmy, piekłyście, jak byłaś, więc no. Idę. Już się podzieliłem swoją traumą jedzonkową, za moment będę. Grażyn, możesz nie rzygać na drugiego kompa? Byłbym ci wdzięczny. Sorry za ten tekst, nie wyciszyłem. Nieważne.
Powróciłem! Z herbatką! Z mleckiem! Już kamerka daje. Way too sweet, a ja lubię słodkie. Co? Way too sweet? Oreo, biała czekolada, om nom nom. No, dajcie mi tu tracking jakiś. I kliknijmy, żeby przestać być po... A, nie możemy kliknąć, żeby przestać być pomarańczowym, bo nie odpaliłem jeszcze programu do montażu. Trzymajcie kciuki, bo 20 lutego mamy egzamin wewnętrzny z nauki jazdy. Trzymam kciuki! Przekazuję ci moje szczęście, ja jestem osobą, która zdała prawko przy pierwszym podejściu. Teraz chodzi mi po głowie ta muzyczka z tego przeklętego... Jak on się nazywa? No tego animca z gościem, który poszedł do Hogwartu, a nie ma mocy magicznych i jest mega przypakowany i wszystko rozwiązuje się, znaczy no, siłowo. Kurde, widziałem jednego shorta dzisiaj rano z tym i został w mózgu. Wizu, mówiłeś o nowym web evencie? Tak, mówiłem o nowym web evencie. Ale co gorsza, użarłem się w język i wczoraj bardzo cierpiałem na nagrywce późnonocnej z tego, z... Gaja Stereila i dzisiaj rano było dobrze i znowu nie jest dobrze. Znaczy otworzyła się ranka z boku. Maszle, o właśnie. Nie wiem dlaczego kojarzy mi się z ziemniakami ten, z no... No, ubitymi ziemniakami, jak to się nazywa. O, mój mózg nie działa! Czy jest wyłączone audio? Jest wyłączone audio. Po angielsku mashed potatoes, nie? Więc dlatego chyba. Pierre! Nie, Piero Piccolo, czy jak się nazywa ten? Pierdocardo Piccolo? Gołąbek z innego animca jest zarąbiasty. Z gwiazdką. Może wam jakąś ankietkę puszczę? Pól. Dzisiaj jest czwartek? Czwartek. Jest. Widzicie, że nie mam entuzjazmu. Boże, muszę jeszcze cały tort zrobić do 16 minut, żeby mi się udało. Potraktuj to jako challenge.
Nie dotykać twarzy, nie dotykać twarzy. Simon, gotowy już na te wyścigi Rydwan. O Bojumę, ty nie widziałaś! Czekaj, ja ci mu ten... Ja ci wyślę. I my zerknij na tego i wystawiamy. A wam też pokażę w sumie ten. Żeby nie było. Żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest przyszłość. Tylko wyłączę dźwięk, bo znowu się potem coś przyczepi. No patrzcie na to. To jest. Robimy. Robimy Lisengardem. Robimy całym Lisengardem. Wyścigi Rydwan z motorami. Come on! Zabumbiaste to jest. Wystawiamy Gremlina. Takie dwie wespy z przodu. Tak, let's do it, Simon, tak. Jume, wiesz, który kask do tego, nie? Wiesz, który kask do tego. Jedziemy. That's what I call pod racing. Czapeczkę i taką chorągiewkę u góry. Już słyszę muzykę, nie? Jedzią. Do dodatkowego nitro. Kraszyn. Daj ugryź ogona. Nie, 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 zabrała ogon. O, jestem obrażona, bo wyszli z domu i ją zostawili. Więc będzie mi teraz przeszkadzać. Grażyn, jak ja mam gorącą herbatę odstawić? Posadziłaś szanowne 4 litery na podkładkę. Ja wiem, że podkładka po herbatce jest ciepła, ale nie musiałaś bezpośrednio dupką na podkładkę. No Graża. Dawaj. Wiecie, była podkładka, podniosłem herbatę, a Grażynka dupką. Pyk, prosto na ciepłe. Jest ciepło w dupku, kotek jest zadowolony. Tak. Musimy zrobić fuzję. Jume, robimy fuzję, tak. Ting. Tu powinna być druga kamera z boku i powinienem się sfuzjować z kimś z drugiej kamery. O, tak to powinno być. O, dokładnie tak. Zaraz dostanę z koci łapki w pysk. Masz tutaj nagródki, Grażynko. Tu są twoje nagródki, świeżo wysypane. Ja ci mogę jeszcze dodać. Czy też?
Wszystkie te są puste. Czy ktoś jej dawał nagródki bez mojej zgody? Oczywiście, same puste pudełeczka po nagródkach są. Jak do tego doszło, nie wiem. Muszę jej wyciągnąć, bo mam z kilogram jeszcze serowych nagródek dla niej pod łóżkiem, więc muszę wyciągnąć. Ale tam jest dużo kurzu, więc boję się ruszyć. Współpraca z futrem, które je, jest ciężka. Cześć, Mrekohadaria. Wieje mi po plecach, mam przykrótką bluzkę. No, bardzo fajne animacje. To znaczy, sam event gameplayowo to jest paździerz. Serduszka dla towarzysza alpaka, przepraszam, nie, dzisiaj całuska, masz całuska. Towarzysz alpaka, dzisiaj rozdajemy całuska. Buziaczki są dla wtajemniczonych, więc... tak trafiło, nie? Czy towarzysz alpaka jest na liście wspierających, czy muszę dodać? Edycja powinien być, ale... Nie ma towarzysza alpaka, więc ja cię tu dodaję i towarzysz alpaka już jest! Tak! Ha! Teraz mi się powiedziało raz i za każdym razem będą całuski. Całuski w czółko. To zostawiamy to, ludzie. Masz całuska w czółko. Pieczątka. O, taką pieczątkę powinienem mi przybijać. Masz całuska, tak? Szybko zjega na twardo pastę, jeszcze to zrobiło prawidłowo, Luna Queen. Przepis. Jajko gotuj 2 godziny. To mi się przypomniało, jak ten u wujka byłem i wujek mnie ogarnia, że nie każde wino może leżakować. O, ujdzie, większość osób zagłosowało. Interesting. Dobi mnie ktoś i 50-50, czyli bez szału. I wujek nie kuma, że wino może leżakować, więc miał u siebie wino kupione, które powinno było być spożyte no parę lat wcześniej i po otwarciu było, czuć było, że zaczyna kwaśnieć, bo tyle wina do wylania. Nie, nie, nie! Grzańce! Tak powstał grzaniec, jakbyście nie wiedzieli, nie? Wino się psuło, więc je grzali, dorzucali przyprawy, żeby nie było czuć, że wino się psuje i sprzedawali drożej. It's okay. Pomocy jest u mnie kuzyn, a ja go nie chcę. O Jezus, tam to mam tak z bratankiem, siostrzeńcem i resztą rodziny, jak do mnie przyjdzie. Czekaj, co? Nieważne. Nie, nabijam się, żeby nie było. Ode mnie dopiero poszedł, kazał kostki układać. Brukowe. Czekaj, co? Brukowe Rubika.
Wyobrażacie sobie taką kostkę Rubika, tylko zamiast tych naklejek z kolorem, żeby były naklejki różnego rodzaju bruku i układacie kostkę brukową. Okej, okay. Trzeba to zrobić, zrealizujemy to. Gdzie mam starą kostkę Rubika, jakąś zepsutą? To jest najgorzej. Mnie dzisiaj i wczoraj też tak obudzili chamsko. Czy kot się poszedł kłaść? Kot się poszedł kłaść. Obudzili mnie chamsko, chociaż mogłem odespać chociaż troszeczkę te migrenowe dni, nie? Najgorzej. Możecie pospać, to rodzina stwierdza. A nie, przyjdziemy w odwiedziny nieplanowane takie. To jest tak, taki protyp dla wszystkich, którym się wydaje, że pracowanie z domu jest fajne. Nie, bo nikt nie traktuje wtedy waszej pracy jako pracę i wszystkim się wydaje, że macie wolne, skoro siedzicie w domu przy kompie. Jest strasznie trudno jest się zmotywować samemu, żeby pracować i strasznie trudno wejść w pracę, będąc w domowym otoczeniu. To nie jest efektywne. I to boli, szczególnie jeżeli pracujecie na własny rachunek, bo jak robicie w jakimś korpo i czas się liczy i macie gdzieś, chodzicie sobie po kawkę, to jest git. Przerabiałem. Jest spoko. Jest naprawdę fajnie. Siedzicie, popijacie kawkę i ile mi jeszcze zostało 2 godzinki pracy? To może bym przeczytał maile albo prasówkę zrobię, gdzie są gazety do przeczytania, gdzie są skany, nie? No to jest git. To jest git. Ale jak pracujecie na własny rachunek, nie, nie, nie. Ja tu muszę wyrobić normę, ja tu muszę zrobić rzeczy, żeby to trafiło na YouTube, a to, żeby projekty trafiły do zleceniodawcy. Wszystko musi się zgadzać, bo inaczej nie mam jak zapłacić rachunków. A rodzina wbija, no to co, winko? Nie mogę pić, jestem na lękach. A to... Na lękach też jestem, ale o lekach myślałem. To nie, to my pójdziemy do kuchni i będziemy cicho. Tam są drzwi, ja zmienię zamki, won. Simon, ja wymieniłem w drzwiach wejściowych, problem jest z wejściem od ogrodu. Tam, wiesz, tam gdzie te kamery są, nie? A nie, ty tych kamer nie widziałeś. Dobra, nieważne. Tam są te drzwi takie jednoczęściowe i nie wiem jak w nich zamek wymienić, to znaczy sam tego nie jestem ten. Wymieniać się system motywujący, tak. Simon, ja mam przecież monitoring wokół domu. Mówimy o maherach. Nie, mówimy o kamerach. Mówimy o normalnych kamerach, bo tutaj w okolicy włamali się jednej babce, a ja mieszkam w miejscu, gdzie jest cała masa albo dziennikarzy, albo polityków, albo jakichś lekarzy ma domy, nie? Więc tu jak się jednej osobie włamali, to monitoring był montowany wszędzie naokoło, żeby tylko, to znaczy no już wtedy nie namierzą tych gości, ale i tak ich złapali, więc to inna sprawa. Ale montowali monitoring wzdłuż wszędzie, na drzewach, nie na drzewach, na płotach. Jest tych kamer więcej niż w centrum Wrocławia. Oczywiście za pieniądze podatnika, żeby nie było, to nie tak, że bogaci ludzie sobie zamontowali monitoring, tylko nie, 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 mamy strzeżony ten. Więc śmiać mi się chce, że tak samo ścieżki rowerowe jak montowali tutaj, to jeden z ratuszach
zakochał się w jeżdżeniu na rowerze i wszędzie, gdzie jeździ, pociągnęli mu ścieżki rowerowe za hajs publiczny. Publiczny pieniądz nikomu nie żal go, nie? Jakoś tak to szło. Cześć, tak ciało, wstajemy po nocnej zmianie. Był już połączył się wcinanie? Nie, ani jednej tej. Wizu jest bogaczem. No właśnie, Simon, nie. Chciałbym. Ale nie, no wiesz, jak to było. Wrocław był przesiedlany po II wojnie światowej, więc tutaj trafiła rodzinka. Dobrze się trafiło, bardzo dobrze się trafiło. A potem jak się zaczęły jakieś zmiany i rotacje i roszady, to ci ludzie, którzy mieli hajs, uciekali tutaj, bo widziałeś, jak to jest. Cicho, spokojnie, nic się nie dzieje, relatywnie bezpiecznie. Mieliśmy ostatnio jakieś takie dziwne elementy, które tutaj chodziły, no to nagle się zaczęło bardzo dużo policji pojawiać i już dziwne elementy nie chodzą, więc trafiłem bardzo dobrze, jeżeli chodzi o miejscówkę. Ja ze słodkich rzeczy dzisiaj żarłem tylko futro kota, jakie całuski dawałem. Nie, byłyby wyczesane w kosmos konkursy. Brajsu. Jak wygram w Totka, to będą znaki, tak? W Sztekcie jedziesz i się nie zatrzymujesz. Czy ja teraz powinienem timestampa zrobić? Tak powinienem. Ta dziesiąta sekunda. Słuchaj, mnie pączki dobrze zrobiły. Szef na bas grał niewyraźnie w grafiku, że mam dzisiaj jedną zmianę. Wczoraj miałem dwie i pretensje, że się nie domyśliłem. Mam umowę zlecenie, by the way. Odrestaurowana kuchnia i nowe zamki w drzwiach, bo rodzinka nie wbijała bez zapowiedzi. Prawdopodobnie nie, bo tu w okolicy jest jeden dom, który mi się tak podoba i jest na sprzedaż, ale cena jest tak, no poza ludzkim zasięgiem, nie? No, to jakby się wygrało w Totka, to człowiek by rozważał, czy jest sens kupować ten dom. Czy może gdzieś pod Wrocławiem za tą cenę sobie całą posiadłość wybudować, nie? Na tej zasadzie, ale ten dom taki stary, retro, z wieżyczką, jak dla pierdołowa tego maga, no jest cudowny, jest piękny, nie? Tylko zaniedbany, więc kosztuje kosmiczne pieniądze, a drugie tyle trzeba wydać pewnie na remont, żeby się nie zawalił za 10 lat. Ale mi się marzy kiedyś może go kupić i odrestaurować i zmieniłoby się tło. I wtedy nie zmieniałbym zamków, zmieniłbym adres. Dwie ulice dalej, tak? Okej, trzymamy kciuki, Chasonix. Już 20 biletów na Venture In. 70 na Sparkle mam. 70, Simon. Open Beta Skull and Bones wystartowała. Interesting.
Ale nie będę się pakował. Mam do ogrania tego, jak on się nazywa, Grand Blue Fantasy. Podbiłem PT, dostałem Himeko, więc gwarancik, let's go. Simon i podbijanie PT, uwielbiam. Witam, Wizuilla, wczoraj zagrałeś FSR 5 minut 10. Nie, po tym co nagrałem, wbija mi rodzinka, wyciąłem cały ten fragment, jak mi wbija rodzinka. Więc poszedłem, o 22 siadłem i zmontowałem odcinek. Podczas montażu włączyłem grę, bo się kapnąłem, że jest już późno i nie zdążę nic zrobić, i puściłem daily, żeby się zrobiło na auto, tam wypstrykało rezinę i całą resztę, i to było jedyne, co wczoraj zrobiłem. Ja chyba nie zmieniłem tytułu streama. Momencik, kluknijmy, jak to tam wygląda. Chyba wczorajsza data jest, tak, wczorajsza data jest. Producent wideo, naprawmy ten błąd. Czy bardzo często, bo ten denerwuje mnie to, ale no nie bardzo jest co z tym zrobić, nie? Oni są tutaj, powinni być tutaj raz na parę miesięcy, a są tutaj prawie codziennie, więc ja. Jeszcze jak babcia żyła, to był totalnie powód, dlaczego byli cały czas w rotacji, co chwilę ktoś, a tak to nie bardzo, nie? To teraz takie pytanie, który z tu obecnych panów przyznał, powiedział swojej drugiej połówce, że tu czwartek jest świętem? Techcio, nie. Simon, boję się. Nie, ja się od nowego, Younger, ja się od nowego Final Fantasy 7 odbiłem. Pograłem trochę i było takie, to nie jest Final Fantasy 7, które ja pamiętam, i nie. Czasonix to było takie kobiece. Czekaj, co? Skancelować wizę za seksis! O wow, gryzłem się w język. Co? Będzie można przed wejściem do gry zmieniać ustawienia graficzne. Noise. Ja jeszcze nie zmieniłem ustawień graficznych na Borderless, dalej korzystam ze swoich tych programów nadpisujących, bo why not? Jako przedstawicielka tejże płci, zarazem nie lubiąca pączków, nie za bardzo zrozumiałam. Biorę twój przydział. Ja nienawidzę pączków tych takich z lukrem u góry, tłustych ogólnie. Nie jestem, jak mi się lepi to do palców. Z lukrem, pudrem u góry, czy tam takie łyse, mięciutkie mogą być, ale...
Sorry, moja rodzina już zabrała. O nie! Pączek łączy, a nie dzieje społeczność, nie jak pewnie. Ostatni łyk herbatki prawie mnie zabił. Nie wiem, jak się to stało, jak do tego doszło. Nie, łyczek herbatki. To jest ciężkie, Daidetsu. To już jest ten wiek. Simon napisał gruźlica przez o umlaut. Ja zawsze wam mówiłem, że Gremlin to jest ukryta frakcja niemiecka, nie? O Jezu, poczułem się tak jakby... Simon się zaczął śmiać, no. O Jezu, moje płucka. Tak, w sumie lepiej. Wczoraj jeszcze na przeciwbólowych jechałem, ale bez tragedii, a dzisiaj jest już w miarę okej. Okay. Guten Tag, przyszedł Niemiec. Schinden. Hello. Jeszcze dobre, widzę, mam tak samo jak ty. Syropki, witaminki i inne trunki na przeziębienie. No i po blessingu 90 dni dziś minęło i wracam do normalnego farmienia primo. Brajsu, mnie to czeka w sumie za jakiś czas, jeszcze mi troszkę zostało tego czasu. Tam nie wiem, z 50 dni? 59. A potem przeskakujemy na tryb free to play. Nie zamierzam hojo rzucać hajsem za to, co odwalają. A odwalają nowe, fajne rzeczy. O tym pogadamy na odcinkach na dniach. Bo hojo po prostu ma tak bardzo wywalone, tak bardzo wydaje mi się, że ludzie będą tutaj dalej płacili, jak oni zrobią zwrot o 180 stopni, pójdą gdzie indziej robić inne rzeczy. Jest takie... Ale klient zostanie i będzie płacił, tak? Tak? Jeden poleciał ze standardu. Nice! Gratulacje.
Czas Wezuwiusz. Nie? Nie? Co, jest tym butelka Fonty w tle? No ja dopiero co taki zamówiłem i dostałem. Jest cały biały. I powiem ci, że jest chyba najlepszy D-pad na rynku, a cała reszta jak w starym padzie od Xboxa jest minimalnie tak mikroskopijnie o 1 mm mniejszy i węższy z każdej strony i się troszkę bardziej zakrzywia ku górze, więc jak masz duże dłonie, to szarpie, bo ten poprzedni pad był minimalnie za mały. On jest biały. On jest cały biały. Jedyne, co nie jest białe, to jest logo Xboxa, którego nie dało się zmienić. Ono jest takie czarno-metaliczne. Ale zasadniczo on jest tak bardzo biały, jak się da. Wszystkie segmenty są białe. Nie ma nic, co białe nie jest. Więc ja. Wygląda na niebieski w kamerze? Bo odbija się... Momencik. To jest zaślepka od baterii ładującej, więc jest nieoryginalna, ale oryginalna jest w pudełku obok, nie? Więc on wygląda tak. On wygląda tak, jest tak bardzo biały, jak może być. Moje oczy. Na to są właśnie... Znaczy, chciałem zamówić drugiego czarnego, ale stwierdziłem, że czarnego całego praktycznie poza przyciskami mam od Xboxa One, to od Series będę miał całego białego i one się ładnie zgrywają. Tylko fajnie by było wymienić przyciski na czarno-białe, żeby był faktycznie cały czarny, bez żadnych dodatkowych kolorów. Więc może przy jakiejś okazji, jak będę miał możliwość, to sobie zamienię przyciski pod wymiankę i go rozkręcę i po prostu wymienię te, nie? Troszkę się boję to zrobić. Ale mam od tego człowieka ze śrubokręcikami, który mi to ogarnie, więc taki plan. Ale ten różowy też jest, zależy który różowy, jeden różowy jest ładny. Chciałem Hadiusę zamówić, ale nie chciała. Chciałem zamówić różowy, który by jej pasował do słuchawek, znaczy się konkretnie ten róż, ale to nie jest ten róż i to jest ten problem, że to nie jest ten róż, bo ona ma, wiecie, te świecące słuchawki, kotki i ten, myślałem, że może ten, ale to jest inny rodzaj różowego niestety. Więc powiedziała, że nie. Razor ma pada różowego pasującego do słuchawek i mikrofonu od tego kwarca, ale średni jest ten pad, szczerze powiedziawszy. Ja tu muszę nazbierać kasę na pada do PS5, bo przyciski mi nie reagują. Znaczy, masz pada z PS5 i ci przyciski przestały reagować? Jeżeli chodzi o pady z PS5, to z nimi jest taki problem, że to są jedne z najbardziej awaryjnych padów. Znaczy, najbardziej awaryjne pady first party na rynku. On jest świetny, ale jego awaryjność jest taka, że nie jestem w stanie komuś polecić, że pad z PS5 jest teraz najlepszy na rynku. No. Ale pad z PS5? Bo to ten?
Bo mój jest praktycznie nieużywany i działa jak marzenie. A mam białego kupionego i do mnie jeszcze nie przyszedł, bo leży u Zbycha, ale w razie jakby co, to możemy się dogadać na odsprzedanie, to Zbychu tobie wyślę, zamiast mi go przywieźć i ten. Cześć Kumizuki, a na razie całkiem dobrze, nie wiem jaki czas mam, chyba w sumie nawet nie najgorszy, jeżeli chodzi o montaż. No, dramatu nie ma, szału nie ma. Spoko czasu, tak jest. Najgorsze jest to, że ludzie czasami przychodzą z takim zestawem cech, głównie charakteru, że ja mam wrażenie, że spotykam tych samych ludzi ponownie, bo mam znajomego z czasów początków internetu, że tak to nazwę, jak ludzie sobie zakładali internet w domach i tak dalej. Potem spotkałem gościa, który dokładnie te same teksty, te same zagrywki, ten sam charakter i na początku istnienia Discorda mocno funkcjonował, a teraz mamy co najmniej jedną osobę, jak nie dwie, które są mega podobne z charakteru i też mam wrażenie, że tą samą relację z tą samą osobą kontynuuje, a to są trzy różne osoby. I to jest tak dziwne. Weird. Ale na moją niekorzyść działa, że ja mam słabą pamięć do imion, do twarzy, w sumie też, a u mnie się przewija tysiące osób przez kanał i jest takie, nie wiem co jest grane. Nie, Czasonix, ty jesteś wkręcony. Jak ta żarówka? A Narena jak będzie oglądała zapis. Siekiera. A Narena teraz odsypiająca po nocce. Takie przebudzenie nagłe. O, powinnam chwycić za siekierę. Newsowi, jeżeli pisać do ciebie, to najpierw dokładnie opisać, do czego się nawiązuje. Okej, zanotowane. Tak, Teresa Oktawia, albo jeszcze lepiej pisać na przykład do takiej Erevis. To wtedy Erevis mi wytłumaczy, o co chodzi. Ej, miałem tak parę razy, że ktoś do mnie podbił na ulicy i cześć, gada do mnie, jakbyśmy się znali, a ja takie stoi rachunek sumienia. Czy to jest ktoś z liceum? Nie pamiętam. Czy to jest ktoś z podstawówki? Chyba nie. Czy to jest rodzeństwo kogoś, kogo jak dobrze znam? Bo wygląda akurat jedna z osób, która do mnie podbija, miała taką trochę ciemniejszą karnację, powiedziałbym bardziej a la Włoch niż Polak. I było takie skojarzenie z trzema osobami, ale nie wiem, kto to jest. I gada się do mnie tak jakby, o, no daję się kupę lat, nie widzieliśmy, jadę, stoję i tak. Kto to, jest? Cześć, miło było zobaczyć, muszę lecieć, bo się do pracy spóźnię. Bajo!
Znaczy, no ale mi powiedzieli, znaczy, no na badaniach jak byłem, to mi powiedzieli, że ja mam z ADHD, tam jakieś inne różne rzeczy, neurotyk, jadę mnóstwo tych, wiecie, można by dzisiaj powiedzieć zaimków i ksywek dla niektórych. I ja mam tak, że jeżeli coś nie jest w moim aktywnym obiegu na co dzień, to dla mnie przestaje istnieć. Więc jeżeli nie widzę znajomego przez, nie wiem, 3-4 tygodnie, to on jakby przestaje funkcjonować wśród rzeczy, które są w moim życiu, i potem jak go spotykam, to jest takie tak, więc poza najbliższymi przyjaciółmi z podstawówki czy coś, to jest zero wspominania o ludziach, a jak już spotykam kumpla, z którym siedziałem w ławce przez całą podstawówkę, to jest takie, jakbyśmy dopiero świeżo co wyszli z tej podstawówki, nie mam poczucia, że minął mi ten czas i nie widzieliśmy się 15 lat, nie, i takie hello, żona, dzieci, to, tamto, i takie, what? Kiedy? No, Shinden, to prawdopodobnie coś za ADHD będziesz mieć. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to u mnie jest to połączone z ADHD, więc ten. To pierwsze, co lekarz zrobił, jak zobaczył, że ja siedzę i ruszam nogą cały czas, że jest takie, okej, okay. A czy ma pan to i to i to? Nie. A to i to? Tak. A to? Nie. To? Tak. Okej, okay, to ma pan to, to, to i to i to i to i to. I takie, aha, no dobra, no dzięki. Najlepsze było, jak pracowałem dla, kurde, nie mogę powiedzieć, dla biura prasowego jednej z, tak, to i to, Sztechcio, dla biura prasowego jednej z budżetowych firm, nie? Budżetówka taka. Rzucili mnie na ewaluację psychologiczną i psychiatryczną i zaczęli od tego, że dali mi kartkę, miałem tam im coś napisać. Potem siedział koleś, który zajmuje się analizą sądową pisma, charakteru pisma, nie? I rozbierał mój charakter na podstawie tego, jak ja piszę. Takie fajne rzeczy się o sobie dowiedziałem. Azep, no. Nie, źle. Czy ja czuję, że pończy się przyszły? Też szczęście, że mieszkam z rodziną, więc ich nie zapomnę póki co. No ja się od rodzinki wyprowadziłem do starego domu rodzinnego, to znaczy drugiej części rodziny, i jak mieszkałem tam, to nie było spokoju, bo wszyscy wbijali tam. Od kiedy się przeprowadziłem, zajmowałem się babcią i tak dalej, no to im babcia starsza była, tym częściej rodzinka przyjeżdżała, i żeby trzymać kontakt, żeby trzymać rękę na pulsie. No i potem jak babcia zmarła, rodzina nie przestała przyjeżdżać cały czas. Więc jest takie, nie macie swoich domów, swoich rodzin, gdzie powinniście w tym momencie siedzieć? Ja tu pracuję. Przepraszam, że zacząłem dziwnie mówić, ale się rąbnąłem wczoraj w język i coraz bardziej mnie boli. Powinienem zdezynfekować, gdzie jest alkohol. Przyzwyczajenie, może trochę, a plus się nudzą, nie? Sporo osób tutaj na emeryturze, albo ten, nie? Więc, żeby coś robić w życiu, to odwiedzę. Tak, chyba, nie wiem, może, tak. To tak jak moja ciocia, która zresztą dopiero co pojechała do siebie do Austrii z powrotem. Bo była parę tygodni. Ona ma przyjaciółkę, która jest Rosjanką. I zawsze jak z nią gada przez telefon, to jest da, da,
Da, a mi się w głowie odpala. Da, da, da. Da, da, da. I ciotka gada przez telefon, ja z tym bąsuję, nie? Halo, tak, nie, nie, tak, dobrze, tak. No, nagrałem mu się. Raport dla generała. Cześć, Tinorek! Długi ten Lantern Knight w tym roku, czy szybko idzie zrobić? Shinden, jeszcze nie zacząłem! Nie wszedłem do pena koni Funka i Star Railu i nie zacząłem... Przepraszam, na drugim koncie, hadiugowym koncie zacząłem robić Lantern Ride, dlatego że daily było w Liyue, tam gdzie Lantern Ride, więc automatycznie odpaliły mi się pierwsze filmiki. Zdjęcia z Firefly. Best girl Firefly, już mam komentarze. Będzie rolowane po Firefly. Ta, będę pamiętać, wyciągnąć mięso kurczaka z zamrażarki. Znaczy, Grażynka oczywiście, Grażynka jest na specyficznej diecie, to się tam barf nazywa, czy jakoś tak. Ogólnie ona je surowe mięcho. No dobra, surowe mięso, to źle powiedziane. Kupuję surowe mięso dla kota. Takie dobrej jakości raczej. Cielęcinki, nie cielęcinki, tego typu rzeczy. Ona się żywi dużo lepiej niż ja. Ja tak dobrze nie jem, jak ona je, nie? Więc ja jak jem mięso, to najtańsze z Biedronki, ona cielęcinkę. Które jest zamrożone, żeby w razie potencjalne bakterie jakoś tak dalej wybić, a potem po wyjęciu próbuję troszkę na surowo, a resztę sparzam gorącym, żeby drugi typ bakterii wybić, jada. Do tego ma te wszystkie posypki i specjalne karmy suche, żeby jak chce mogła wrąbać i tak dalej. Więc ostatnią rzeczą, którą wieczorem w nocy robię przed snem, jak idę, to idę do kuchni, biorę jej kubeczek, do którego nalewam wody, żeby mogła pić u mnie na biurku koło nagródek do jedzenia, jakby zgłodniała, żeby było wygodnie, nie w jednym miejscu wszystko. A druga rzecz, którą robię, to jest wyciągam z zamrażarki zamrożone mięso, wrzucam do kubeczka, żeby się rozmrażało przez noc i na rano było. I wczoraj zapomniałem, więc przyszła z takim wyrzutem, spojrzała, że widzi, że nie stoi, ale rodzicielka, na szczęście rodzina jest, kupiła jej ligawę i była w lodówce świeża, więc dostała taką świeżą, więc była cała zadowolona. No ale no. Czy pamiętasz wyciągnąć mięso do rozmrożenia? I w tym momencie flashbacki z Wietnamu miałem.
Było mówione, Cherry Siri. Kluczyk dostaje tylko karmi słata, od każdego ucieka, a mnie obwąchuje. Miejsce jest okropne. Ciągłe sprzątanie, pilnowanie czwórki dzieci. O Jezu, robienie prania, zmywanie naczyń i spełnianie kaprysów rodziców. Shinden, jestem na nie. Pracowałem z młodzieżą, głównie z trudną młodzieżą, więc mi zajmowanie się dziećmi kojarzy się z zajmowaniem dziećmi, które mają albo jakieś skrajne ADHD, albo jakieś wady rozwojowe czy coś. I jest dużo rzeczy, które, jak pomyślę, to jest takie... Ale zazwyczaj też zajmowałem się jednym dzieckiem, które ma specjalne potrzeby, nie? Więc ten... Suspicious Rabbit przychodzi mi na myśl Guild Warsa. Mówisz o tym króliku, którego się gonił Nornów? A mówisz o pierwszym Guild Warsie? No, dwa króliki. Jeden w Praskolonie i Jakobet Growly. Nie wiem, kim jest Gravla i ten, ale jak jesteś w Guild Warsie dwójcą Nornów, to jest królik, którego Jack... Jackopot? Nie, jak on się nazywał? Jackabilly? Da się królika z rogami gonić. I tam są skrzynki za to, czy coś tam było za to.
Mam młodszą siostrę, spokojnie. Herbatka się skończyła. To ja domontuję do końca, pójdę po herbatkę i zrobimy daily, może jakiś bossów klepniemy. Dziękuję, Shinden Yuroshi, jesteś osą, serduszka dla ciebie, jak to było dzisiaj, całuski czy buziaczki? Całuski chyba, całuski w czółko, tak? Najlepszy tekst dnia. Jeśli mi wyszła dzisiaj tylko jedna rzecz... buziaczki, buziaczki to są UTE, nie, no. Dziękuję! To dziękuję, Tekcio. Czekaj, tak. A! Dobra, bo to jest prezent. Dziękuję, Tekcio, jesteś awesome! I też buziaczki, też sołuski, tak. Mi się wyświetliło, że ten Shinden Yuroshi subskrybuje, nie? A teraz mi się dopiero wyświetla wiadomość, że Tekcio, czyli z opóźnieniem bot czytuje. Dziękuję, Tekcio, jesteś awesome! I dla Tekcio też. Trzeba tutaj Tekciowi upasnąć. Serduszka. To jest normalny żartusz, Asonix, żeby nie było, żeby ci się żarówka nie zapaliła, czaj co? Rywalizowanie, kto ma gorzej z rodzeństwem na czacie widzę. Nie jestem pewna, czy na tym tle posiadanie dwóch starszych braci wypada blado. Ja mam starszego brata i młodszą siostrę. Przejęzyczyłem się w najgorszym momencie. Dobra, trzeba to wstawić grafikę, żeby było wiadomo, o czym mówię, żeby nie było niedopowiedzeń.
Się rozgadałem, nie w tym momencie, w którym powinien, ale dobrze. Dobra, quality of life zmiany pójdą na jutro, bo to jest za dużo. To był żart! Ej, come on! Przejęzyczyłem się za pierwszym razem, a dalej traktujemy to jako żart. Może cieszni ten wtedy nie było. Sprowadza się do tego, że dawałem całuski kotku. I zamiast powiedzieć dziękuję, powiedziałem całuski na streamie. Dobra. I kończymy prawie montowanie. Nie wiem, jak do tego doszło, ale 20 minut będzie. Wood. Zmiana tematu, bo zaraz się ludzie podpalają albo ktoś się obrazi. Zmiana tematu. Nie ciągniemy tego czaty. Nie ciągniemy tego czaty. Każdemu wedle potrzeb we własnym zakresie. Nie chcę, żeby ktoś się czuł nieswojo. Może poza rodzinką, która wpada bez zapowiedzi. No, niektórych wiesz. Niektórzy się czują nieswojo. W takich tematach, więc... Po co ciągnąć? Mówimy o żarówce, tak. Jesteśmy już na miejscówce. 19 minut 37 sekund. Wood. Dobry czas mamy na montaż. Dobry czas mamy na montaż.
Mówisz, że szefa trzeba będzie pacyfikować? Ta radość, kiedy kończy się montować. Niedobrze, Shinden, bardzo źle. Współczucie, trzymam kciuki. Głasku, głasku, będzie dobrze. Ale brzmi to przerażająco. Niestety. Zdumiewająco dobry czas. Ktoś mnie mniej rozpraszał dzisiaj na montażu. Kogo nie było? Kogo nie było i doprowadził do sytuacji, że jest ten? Simon. Simon to się w ogóle opiernicza. Czekam, aż się Simon odpali. Simon się nie odpala. Co się stało z naszym gremlinem? Czeka na wezwanie. Momencik, już wzywam Gremlina, już wzywam Gremlina. Gremlin, are you ready? Simon! Simon! Świat stał się piękniejszy. Jest! Tak! To działa! Działa lepiej niż planowane.
Chamie. Ja się mszczę za ostatnie. Nowy baner oszustwa i Nintendo. Będzie dobre? Clickbaitowe? Będzie. No dobra. Simon pewnie był na słuchawkach i biegł z drugiego pokoju, żeby zdążyć napisać, ale nie. Ja już wybierałem tekst. Dobra, to ja was zostawię na chwilę z foką. Zrobimy taki myk taktyczny. Ja tu was zostawię na chwilę z foką i pójdę zrobić herbatkę. Dajcie mi tu fokę. Foka na tle zachodzącego słońca i ja za moment jestem. Ojej, herbatka zaraz będzie. Jak tam eksport w połowie drogi jest dopiero. Fuka nocą. Zepsuli lisa. No zepsuli lisa, no. Dałbym na siebie, ale widać, że lisa ten.
Nie wiem, czy to zostawi mi jakąś traumę, ale od kiedy przegrałem moje pierwsze 50-50 na banerze Raidenki, nie miałam już wyszy, to zawsze muszę mieć zapas, chociaż 60 wyszy. Luna, ja podchodzę do rolowania tak, że jak roluję w Genshinie na postać, którą chcę, to muszę mieć na hard PT gwaranta, to znaczy się 180 minimum. Więc jak teraz idę na Arle, w plan jest Arle z bronią, to ma być 240 plus 180 na postać, nie? Tak, tak to wygląda u mnie. Pewnie poleci troszeczkę szybciej, no ale foka wleciała łącznie na 700 rolkach, więc nie jest to dobry wynik. Mam 100 rolek jeszcze w Genesis Kryształach, ale jako, że przechodzę na model free to play, Hoyo mnie przekonało ostatnimi zmianami wywalone na Genshina, żeby nie wydawać więcej kasy, to stwierdziłem, że jak uda mi się dofarmić te 100 coś rolek, to ten. Wizu Hard Pity, tymczasem ja. A co zrobiłeś w tekście? Opowiadaj. Kto wie, co to jest? Kto to zna i pamięta? Co wy mówicie? Ja tam w HSR broń dla Black Swan dostałem na 27 Pity. Nice, gratulacje. Kurde, muszę wrócić do kończenia sumeru. Już mi tak dobrze szło. Robiłem zonę za zoną i utknąłem. No. I był ten event. Był ten event, co zapowiadam, że będzie event z pułapkami, ale całkowicie inaczej ten. Go rozwiązali. Nie było pułapek, tylko było stawianie tych. No bo ich jest nadwyżka, Czasonix. Nie, prawda jest taka, że nie mam zrobionej enki. Ale tutaj zacząłem, już mi tak dobrze szło. Robiłem jedną zonę za drugą, 100%, 100%, 100%. Jedną zonę na dzień dwa robiłem, nie? Tutaj, na którejś chyba na tej miałem przerwę troszkę dłużej, bo mi źle szło i tu utknąłem. Jest coś tu pod ziemią i nie wiem, jak się dostać na dół. Nie mogę wykminić, jak wejść tam na dół. Więc będę musiał pokminić, poszukać. No a potem zostaną mi już tylko te dwie. No i zabierzemy się za Fontaine, nie? Więc taki plan jest. Powoli, powoli. Już tak dobrze szło. No ale teraz będzie przerwa na Lantern Ride. Wizy przechodzi na free to play w Genshinie, znajdzie się śmiałek, co będzie mu kupował Blessinga co miesiąc. Ej, ja się nie obrażę, nie? Tylko wiesz, jak krytykuję, nie podoba mi się, co się dzieje w Genshinie, jakie są zmiany, to też może nie tyle chcę dawać przykład, co nie czuję się w... inaczej. Ja kupowałem Blessinga głównie dlatego, żeby raz, na streamach się coś działo, żeby móc częściej, regularniej i więcej rolek puszczać na streamach, a dwa dlatego, że naprawdę wydawało mi się, że twórcy robią z tą grą coś fajnego i no bycie free to play w produkcie, który daje mi tyle radochy, wyglądało dziwnie. Więc płaciłem za to, żeby no jakby docenić twórców, a teraz nie ma twórców za co doceniać, więc nie wydaje mi się, żeby było fair kupowanie dla samego siebie Blessinga. Więc tak to wygląda, nie? Ale no. Różnie bywa i różnie to ludzie odbierają. Coś tu jeszcze powinienem mądrego zrobić. Luna Queen, ja zapomniałem, że Enka istnieje. Są ploty, że coś z Enką jeszcze będzie się działo, ale jakoś nie widzę tego. Znaczy, inaczej. Ploty, że z Enką będzie się coś działo, opierają się na tym, że David Jiang wyciąga różne dziwne stare rzeczy z lodówki i zamrażarki i trafiają do nas powoli i zmiany Quality of Life, o których mówiłem 2 lata temu, że są w projektach zmiany takie na przykład jak głaskanie kotków, nie głaskanie kotków, które zbliża się w aktualizacji 4.5, dokładnie tak jak mówiłem 1,5 roku temu na leakach, że no będzie głaskanie kotków, ale na razie jest tylko w housingu i te pety, które wstawimy do housingu, będzie można wchodzić w interakcję, że się podchodzi, naciska F i tam się wybiera, co się chce, czy kotku dać jeść, czy pogłaskać. I to się zbliża teraz do gry, więc oni stare, nieskończone, niezrobione do końca projekty rozbebeszają na części pierwszej i dodają, więc jest szansa, że ten zaczęty fragment jeszcze jednej latającej wyspy w NC dojdzie, bo on był zrobiony mniej lub bardziej w całości, nigdy nie został dodany. Więc to jest jedyna szansa, że dostaniemy coś do Enki, bo po prostu było już zrobione. Dobra, idę po tą herbatkę, doleję tam tylko mleczka, jestem i o, zrobiło się.
Więc zrobimy teraz taki myk taktyczny, że ja kliknę, żeby się już uploadowało. Zagadałem się. Przerzućmy to do folderu Genshinowete i wrzućmy upload, niech leci. Za chwilę zrobimy miniaturę, a potem daily i mam nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi. I hope. Zostawmy was jeszcze z lisem. I herbatka przybyła. Mamy to, mamy to. Co? Cherry Seri, bo to nie jest stwierdzone, że lewy szuka jednej. To jest jeszcze bardzo ważne w tym wszystkim, nie? Dobra, dawać mi program do robienia miniatur. I lecimy z tą grafiką. Jeszcze tutaj podepnę te stampy, żeby było. Powiem wam, że dzisiejszy odcinek wyszedł wbrew pozorom kurka dość mocny i nie ma wielu timestampów, ale są ze dwie takie cięższe informacje, których się nie spodziewałem, że takie coś wyjdzie i poleci w moim kierunku. Więc troszkę ząka mam. Więc to, dobra, ja jedną godzinę dobyłem 7 pączków, trzeba trochę zwolnić chyba. To. Żywisz się przez pączkowanie, tak? Teraz nie będzie kamerki widać, ale dajmy to. I spróbujmy sklecić miniaturę na szybko. Przede wszystkim dostosujmy pasek. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy kezm, tak? Czy tutaj nie ma kezmu? Czy ja kezmu jeszcze nie przepiąłem? I nie przepiąłem kezmu, dobra. No to zróbmy. To powinno być za Dragon z Painem. O krap, czemu jest biały? Czemu to jest białe? What the heck? Co się stało? Zróbmy to inaczej w takim razie. Dodajmy nowe. Nową instancję mi daj.
Też wygląda spoko, wygląda dobrze. Yes. To usunę, bo to jest niepotrzebne. I tutaj potrzebujemy co? Taki myk taktyczny. Edit, outline selection, boom, jest dobrze, wyłączmy zielone tło, bo nie wygląda dobrze, ale tam mieliśmy chyba pękalinę ziemną, która wyglądała całkiem fajnie. Czy mam to? Dajmy sobie to na przykład. Też wygląda git. I dodajmy do tego też czarny obrys, bo w końcu czemu by nie. Outline selection i dać mi 10. Git. Teraz jakieś ładne tło by się przydało. Jakiś stream z rysowania na tablecie. No, powinniśmy zrobić. Nie wiem kiedy i jak to zrobimy, ale powinien być. Za jakiś czas, przynajmniej I hope. Czemu się zmieniło na ten? Dajcie mi narysowanie. Kurczę, kocie futro! I mieliśmy tło robić. Dobra, bo ja do was gadam o rzeczach, które powinny były być widoczne na drugim ekranie, a ekran był niezmieniony. Tylko wykminię, co tam dać ładnego w tło. To jest śliczne, ale za mdłe. To wygląda git, co prawda z innej produkcji, ale będziemy łapali tylko tło. Więc to nam się nada, przynajmniej częściowo. Nie, za różowe. Kurde, źle kontrastuje, musi być pomarańczowe, żeby złapać ten fajny kolor. Musi być intensywna pomarańcz. No ja mam wszędzie porozstawiane chusteczki, ale cały czas mi coś ten, nie? Jeszcze jak biorę te leki, to jest bonusowe combo. Nie ma lekko wtedy. Dobra, złapmy coś z tych takich podstawowych teł pomarańczowych. Żeby było. Mamy teraz to.
ma tych takich postów. Co ja z tym zrobiłem, że mi to wszystko zaginęło? O, złapmy na przykład to. Nie wiem, czy się nada. Mam nadzieję, że... Aha, to nie jest takie proste, bo to jest zabezpieczone. A jaskinia, jaskinia była czaderska, może by jaskinię wykorzystać. Dobra, zróbmy też jaskinię i zobaczymy zaraz, co nam będzie bardziej pasowało. Czaty, 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 jest pytanie. Czy chcemy mieć to? Czy chcemy mieć to? Bo to może też dobrze wyglądać. Zaraz, zaraz lukniemy, jak z tym będzie. Zaraz lukniemy, jak będzie tutaj, jeżeli się wklei. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda, ale może się mylę. Może się mylę. Miłego, Luna! Potrzebujemy coś dynamicznego z przodu. Co ja dynamicznego z przodu mogę dać? O czym, o kim ja gadam dzisiaj? Pasuje bardzo. Albedo, ale albedo nie pasuje. Albedo jest za mało chwytliwy, ja bym mógł go dać, ale on mi nic nie da, jeżeli chodzi o clickbait, nie? O Candice nic nie ma, ona by tutaj pasowała bardzo, ale też nic nie da. Chiori nie. Spróbujmy tego albedo, ale... I dajmy mu rolkę do ręki. O! Tak. I teraz to będzie miało sens. I teraz to będzie wyglądało na coś. Gadam o rolkach, gadam o rolkach. Zamknijmy bonusowe. Wszystkie pliki nie są nam potrzebne. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Zróbmy to tak, żeby to miało obrys czarny najlepiej. Nie, biały będzie bardziej widoczny wtedy. Dajmy biały obrys. Jestem ślepy. Gdzie jest obrys? Outline selection chyba jest. I chcemy... Załóżmy 4 białego. I chcemy zduplikować. Zrobił odznacz wszystko. Tylko ten chcę zaznaczyć. Nie wiem, co on zrobił. Cztery.
pojęcia, co on zrobił, więc nie zróbmy tego w ten sposób, jak mi się wydaje, zróbmy to w inny sposób i będzie ten... Zepsuło się, dobra. Spapałem, nieważne. Zrobię to jeszcze raz, tylko na koniec wstawię obrys, bo. Bo coś spaprałem, tylko nie wiem co i nie wiem na której warstwie i dlaczego się tak to zrobiło. Albo jedną rolkę, bardziej czytelne będzie. No, dajmy jedną rolkę z jednym obrysem i będzie z głowy. Edit. Kurde, kiedy ja się nauczę, gdzie to jest w tym programie? A nie ma to w tym programie, bo jest nieoznaczone. Edit, outline selection i dajcie mi jednak dwa mniejsze, białe, ok, jest teraz czytelne, Jest, mamy to. Już was czaty, patrzę, co tam macie do powiedzenia. Aha, zmieniłem przy okazji. Przepraszam. Używałem czegoś na numeryczne i nie wiem kiedy. Mhm. Takie coś będzie. Mam nadzieję, że jest czytelne. Export PNG. Nie wiem kiedy zmieniłem, bo nie wiem kiedy użyłem numerycznej. Musiałem to zrobić gdzieś pod koniec. Nie wyłączyłem streama przy okazji. Dobrze. No, powinna czuprynka sama wystawać tutaj. Zamknijmy, przeskoczmy na stream z gry. Tu zamknijmy to. Wyłączmy ekran i dajmy tutaj, dajcie mi miniatury. Jest. Następny monetyzacja, tak, ok. I za sekundkę wam ciapnę linkiem, żeby nie było. I zdążyliśmy przed 14. Dobry czas, wszystko bez większych problemów dzisiaj. Jestem zadowolony mniej lub bardziej z tego, jak nam to wyszło. Oczywiście mogłoby być bardziej, lepiej, szybciej, ładniej, ale biorąc pod uwagę, że rozpraszałem się streamem i czytaniem czatów, to jest to dobry wynik. Już wam puszczam linka. Macie tutaj. Jest wszystko i może daily jeszcze machniemy. Można wspólnie daily zrobić, bo akurat też dopiero wszedłem do gry, można naraz odbębnić. Dobra, wbijajcie, możemy zrobić daily zespołowo. Jak najbardziej, ja tutaj tylko dam, pomijając kocie futro w nosie, preset i tracking. I żebym widział, aha, program do montażu można zamknąć, tak, file. Save, dostaliście linka. Jak tam wbijecie i zostawicie komentarz, że jesteście ze streama, to będzie mi niezmiernie miło, ale o tym będę przypominał na koniec streama, bo... co my tutaj mamy do zrobienia? Mamy daily w sumie. No okej. Grażynka mruczy przez sen, tak? Śpi, kotku, śpi. Jakie daily mamy? Gdzie mamy daily? Daily mamy oczywiście fontę. Jakby ktoś chciał jeszcze daily robić zespołowo, to wbijać, nie? O. To mam na myśli. Lecimy tutaj nawigację i lecimy na to daily. Przy okazji motylki sprywatyzuję. Mam dużo. Ja motylki tylko potrzebuję, kiedy jestem u Simona na świecie. Idę na odcinek. Okej. Oj, time Simon, mówisz tak jakbyś miał mało motylków na świecie, nie? Wszystkie motylki nasze są.
Szczególnie te Simona, bo od innych to wąt. No. Outer Fly. Zobaczyłem słowo Outer i przypomniało mi się Outriders. Jeju, jaką ja mam kosę z tą grą, z Outridersami. Nie wiem, czy kojarzycie, ta polska gierka taka. Looter Shooter. Bardzo się na nią hypowałem. Bardzo trzymam dalej za nią kciuki, chociaż gra już zdechła, nie? Ale... twórcy popełnili kilka grzechów, których nie jestem w stanie wybaczyć. Po prostu jest tak źle fabularnie napisana. Ja się zbieram do nagrania odcinku rantu z tej gry. Ale no... to wymaga ode mnie zbluzgania się i jakoś się dziwnie z tym czuję, nie? I tak... Gdzie mi bijesz tą? Dobra, lecimy, gdzie jest kolejne? Tutaj, na dole. To będzie długi odcinek. To znaczy, no, nagram odcinek z Outridersów, ale... twórcy zrobili kilka poważnych błędów, jeżeli chodzi o prowadzenie narracji. To znaczy, może nawet nie tyle poważnych błędów, co z Wierutem mam gadać, tak? Bierut, Werut. Od pierwszych minut do momentu, aż przestałem grać, czyli tam jakieś 3 godziny w fabułę, wszystkie błędy, które przy prowadzeniu narracji są do popełnienia, zostały przez twórców popełnione. I ja nie wiem, kto był lead writerem, czy lead scenarzystą do tej gry, ale powinienem sprawdzić i nie wymówić tego nazwiska przez przypadek, bo no nie powinno się tak po ludziach cisnąć, jak ja w tym rancie będę cisnął, nie? Kogo mamy znaleźć? Wszystkie 3 dziesiaki, tak? Tego Aurule też, czy on nie? Ale faktycznie to powinien być długi odcinek, jak się rozkręcę. Czy tu jest ta jedna dziewczynka, czy ona jest... Luvi też jest z tego. No to został nam Bierut. Czy Bierut jest tam z tyłu? Tak. Zwolnienia w Wayfinderze są jakieś? Znaczy zwalniają ludzi? Nie, jeszcze nie widziałem. Mi się wydaje, że gra się nie podniesie, że oni robią co mogą, ale gierka się nie podniesie w ogóle, nie? Niestety nie widzę szans. Szkoda, bardzo się nakręcam na giereczkę. No ale ten, jak oni się nazywają, Digital Extremes wykosili w ten sposób konkurencję, nie? Dobili deala z nimi? Chcielibyście mnie zostawić, nie ma tak łatwo, wiedziałem, że to zrobicie, poszedłem górą. Brajsu, w ten sposób mnie nie łykniesz. Dajcie mi łucznika któregokolwiek. Gdzie jest łucznik? Tutaj. Zboczenie mam w aktualnie fabule Guild Wars, cisnę do komandera Wayfinder i miałem mózg opierda. No, zdarza się. Zrobiliśmy to za szybko! Ale nie, 2 godziny z tym napyknęły. Myślałem, że wystartowałem równo o 12, ja wystartowałem parę minut przed przecież, więc... ale to spokojnie, dojedziemy jeszcze... Nie no, Wayfinder ma taki potencjał gigantyczny, że...
Boli mnie, co się z tą produkcją stanie, ale jak dla mnie oni ją muszą cofnąć na wczesną betę, rozbebeszyć, poprawić sterowanie, poprawić targetowanie, zmienić troszkę system gameplayu na bardziej action, a nie targetowane, statyczne, bo to jest action, ale system rozgrywki, raczej silnik to widzi jako targetowanie statyczne, nie? Dlatego jest takie poczucie totalnej toporności. Cześć! Konsa? Tak? Nie, Kurde, nie pamiętam, jak się czyta od twojego nika. Popraw mnie ponownie, przypomnij mi, jak to było. Kousan. To chyba muszę oddać, nie będąc w kopie. Czy ja mam tyle, żeby wyskoczyć na jakąś tą? Nie mam tego tyle. Ale można by na jakiegoś bossa skoczyć. Chcecie na któregoś bossa tygodniowego? Jak dobrze pamiętam, to Stromsa mam zrobione wszystko tutaj, czyli następna powinna być Raidenka. Chcecie na Raidenkę? A, mam 5 tych, za mało na Raidenkę. To sobie księżyca otworzę, whatever. Co tam u nas? Dobrze chyba, migrena przestała mordować. Szczerze powiedziawszy, Szczechcio, jak będę miał wyrobionych 10 godzin streama na ten tydzień, to jest moment, kiedy będę próbował odpalić Granblue Fantasy czy Blue Proto? Granblue Fantasy, no. Więc wydaje mi się, że tak, taki jest plan. Jak zrówko dobre, to dobrze. Oto. Ja tutaj odpalę. Co? Skrzyneczka wizu. Gdzie, Brajsu, jesteś? Brajsu jest numerem 2, tak? Tu nie, to jest spokojnie. Ja jeszcze nie zacząłem robić. Nie, nawet nie musisz ten. Nawet nie musisz kombinować. Tak, mam. Otworzę sobie księżyc. Ja tu wezmę jajmiłko. Brajsu, nie wydurniaj się. No, rozumiem. Aż tak cię widzę, że coś dołapuje. Ta ręka za tej wygląda czadersko. Tą. Okej, powinien zestaw dać radę chyba. Wziąłem dla was elektro w ramach rozbijania ponczusia. Nie wiem, czy będziemy ponczusia. Dzisiaj są same ponczusie, pamiętajcie. Będę mogę poczekać i odpalić wulcze. No bierzesz w to. Pogadała i skończyło się gadanie, tak? Księżyc. Tego mi będzie brak z niekupowania Battle Passów księżyców, bo stamtąd dużo księżyców jest. Też tak słyszałem. Nie porównywałem jeszcze. W sumie mogę porównać, bo mam skina, nie? Więc mógłbym porównać. To było bardzo szybkie, no. Dajcie mi Shenhe. Gdzie Shenhe jest? No, na oko tak. No, została znerfiona. Może to jest kwestia tego, że ten materiał, który ma na standardowym skinie z przodu, jest gruby i optycznie powiększa, ale na oko tak, bardzo tak. To trzeba by było porównać, nałożyć na siebie modele 3D, nie? Zobaczyć, jak oni to zrobili. Ja też słyszałem, że ciapnęli w tą stronę.
Meanwhile, Zenless Zone Zero, ale tam też znerfili tą główną, tą różową. I to zauważalnie bardzo znerfili. O takie 30-40% na oko. Żuczki, co ja się tych żuczków kiedyś naszukałem robiąc i to. Teraz walczyłem z tą przeklętą, już ją kończę powoli, to znaczy zostały mi jeszcze do te wielorybki do sfarmienia na nią. Ale co ja się nafarmiłem, ona miała te beznadziejne, te narośle takie, co pod ziemią są, świecące muszelki takie małe. A tutaj zostało mi już tylko dobicie konstelacji talentów na 999. No to tutaj ja to nie będę tego ruszał, no ale tutaj są potrzebne dwie. I tutaj 3, 4, 5. Jeszcze 5 tych jest potrzeba, żebym mógł to zrobić. Bardzo możliwe. Dlatego nie chcę, żeby robili skina do cookie. To znaczy chcę, żeby zrobili skina do cookie, ale z szacunkiem skina do cookie, a nie zepsuć mi cookie. Bo cookie czadersko wygląda. Cookie jest chyba, jeżeli chodzi o szerokość bioder, numerem 1 teraz w grze, nie? Czy dodali coś szerszego? Bo cookie ma za bombiastą tą klepsydrę u siebie. Jak pamiętam porównania, to wychodziło, że ona w tych spodenkach jest najszersza. Możliwe, Cherry Seri. Wiesz, no... Tak, Rosaria to jest jedno, co zostało... Rosaria została znerfiona i ktoś jeszcze został chamsko brutalnie znerfiona, ale Rosaria została dwukrotnie znerfiona. Raz ją na standardowym skinie znerfili, a drugi raz potem na tym, nie? Czekaj, mówimy o Rosarii? Dobrze? Tak, że na tym skinie została raz albo dwa razy znerfiona, a potem na skinie, który jej dodali, znerfili ją jeszcze bardziej. Więc to jest akurat powracający trend u Hoyo, jeżeli chodzi o postacie w Genshinie. Mi to akurat nie przeszkadza, bo nie mam w tym kierunku nic, ale... Ale rozumiem, że niektórzy się mogą o to pieklić. Żeby było zabawniej, w naszej społeczności najbardziej piekli się jakie ona manika. Jedna dziącha, która jest fanką tego typu atrybutów i się bardzo, bardzo, bardzo pulta. Stream ci zdechł? Czasownik? Z czemu? Jeszcze jesteśmy normalnie, ale w sumie możemy zawijać. W sumie możemy zawijać, bo jest 14 z hakiem, więc jak coś, jak coś, jak coś. Ja nie umiem tych do Candace zebrać. A co jest do Candace potrzebne? Ja Candace chyba mam zrobioną, nie? Gdzie jest Candace? Ślepy jestem, nie widzę jej tutaj. Nie pamiętam, co do niej było potrzebne. Te henna berry? Co na kaktusach? Te, co na kaktusach rosną, tak? O Jezus, też pamiętam, że to długo zbierałem, ale ją późno zacząłem robić. Więc ja miałem zebranych ich bardzo dużo, zanim w ogóle do tego podszedłem, a jak dołapywałem ostatnie, to się bluzgałem okrutnie. Ale naprawdę, ona powinna być oryginalnie tym katalystem, postacią, która miała być. Hydrokatalyst pięciogwiazdkowy. Ja nie wiem, jak można było tą postać tak zepsuć. To jak bardzo oni ją zrąbali, to jest... Marzy mi się, żeby jakiś nowy team do niej pasował, żeby złożyć team pod nią, tak te... Nie, wyglądowo jest jedna z moich ulubionych postaci w top 5 na pewno żeńskich. A jeżeli chodzi o grywalność, no to nie mam dla niej zastosowania nigdzie, z niczym, po nic, nie? I to jest smutne bardzo. Może, jeżeli ona będzie hydrotarczą pod tą Arle, no ale Arle będzie najprawdopodobniej hyper carry, czyli będziemy potrzebowali hyper supportów, a ona nie jest hyper supportem, ona ma za krótkie czasy trwania tych wszystkich rzeczy. Ile ona tego ma? Tutaj tarcza i absorpcja to nic. No, ona nie ma nic, co dałoby coś tej Arle z ostatnich lików. Jakby nie było, nie była, jakby była hydrokatalistem, to byśmy nie mieli hydroclaimora w Genshinie. Czemu byśmy nie mieli hydroclaimora w Genshinie? Coś jeszcze tu, nie, za dużo czasu zostało. Nie będziemy grali na czas, ale mogę się kopnąć i teleportnąć. Nie, ja nie chcę do Inazumy, ja chcę do Fontaine, tam jest bliżej do wszystkiego.
No właśnie, nie mamy Hydro Claymora. No nie kojarzę, żebyśmy mieli Hydro Claymora. Ludzie spekulowali, że Furina będzie Hydro Claymorem, ale to na likach było, że nie jest Hydro Claymorem i nie będzie Hydro Claymorem, więc ludzie się spruli, bo nie dostaliśmy i było takie, no ale nie było żadnych lików, które sugerowały, że ma być. Jedyne co było, że ludzie się spodziewali, że Sotin będzie biegała z Fontaine z Claymorem, ale wtedy nie było żywiołu, ale to już było po wycieku, że ona była na testowym modelu jako Catalyst. Hello, Ice Cream XXX! Genshinowanie? No właśnie, chyba kończymy streama za momencik, tak? Bardzo chillowo dzisiaj bym powiedział. Jest dobrze, jest ładnie. Dwie godzinki pyknięte, mamy to! Montaż zrobiony, odcinek poszedł, zaraz wam wrzucę jeszcze linka do odcinka i będziemy lecieli nagrywać inne rzeczy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to was zapraszam, tu wam zostawię linka, mam nadzieję, że tak. Że będziecie się dobrze bawić, zostawcie komentarz, że jesteście ze streama, będzie mi niezmiernie miło i ja idę się brać za robotę. Dziękuję wszystkim donatującym, dziękuję wszystkim subującym, jesteście fantastyczni, dziękuję wam za to, że byliście na tym streamie. Dzisiaj odcinek jutro, to znaczy dzisiaj jest czwartek, aha, to na jutro muszę nagrać epikę, to jeszcze nie będę nagrywał, to się zajmę czymś innym, może mangę poczytam, bo mi się kubka wstydu zbierała rzeczy, które powinienem mieć ogarnięte, a nie mam ogarnięte, bo nie miałem czasu siedzieć, a może zrobię Pena Koni, a może zacznę robić Lantern Wrighta, mam tyle czasu, całe 3 godziny, nie wiem co z tym czasem zrobić. Idę jeść kary, które wczoraj zrobiłem, moment, może wyślę do Simona kary, tak, ja wyślę do Simona kary. I jak Simon dostanie karę, Simon jesteś tam? To wam pokażę jak wczoraj wyglądało, a dzisiaj no to sobie muszę dosmażyć ziemniaczki i... Simon się nie odzywa. Mógł mnie powstrzymać, nie zdążył, już poszło. Tak. To ja wam tylko jeszcze pokażę kary wczorajsze. To są ziemniaki na dzisiejsze kary czekające. Takie nam było z tym. Biały sezam, czarny sezam, ryż oczywiście, ten taki japoński i bardzo takie mocne, głębokie w smaku mi kary wyszło. Marchewki, w tym są też jabłuszka, a wiadomo tam imbir, cynamon, rzodkiew, z kurczaczkiem było tym razem. Coś jeszcze tam dorzucam z ciekawych rzeczy. Melasa. Tak, i ten Disney Plus, który stracił ile ten? Około 1,3 miliona użytkowników odeszło z Disney Plusa, no bo tam nic nie ma, tam nie ma po co subować tego, to bez sensu. I coś jeszcze powinno w tym być, ja tam nakryłem, no cebula, nie cebula, pora, jest od groma rzeczy w tym kary, więc nom. Jest troszkę bardziej gęsty niż wygląda na tym zdjęciu, ale jest. Tyle. Ja wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka. Widzimy się przy najbliższej okazji, która może się nadarzyć dziś wieczorkiem, a może nadarzy się jutro. Na streamie zapewne tak. I na odcinku zostawcie komentarz, że byliście na streamie. Jesteście awesome. Miłego. Do następnego. I bajo! Go!